To jest wojna, prawda? Więc emocje są ogromne. Mamy wielu przyjaciół na Ukrainie. Nasi pracownicy aktualnie są na Ukrainie i próbują tutaj wrócić. Do Kielc jechała grupa około 40 osób na zaproszenie do naszego projektu. No niestety nie dojadą. Próbują wszelkimi siłami, ale zostali ostrzelani w Chersoniu. To tak, żeby pani zobrazować, jak to w tym momencie wygląda. Od samego rana do naszego punktu informacyjnego dla cudzoziemców w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 78A zgłaszają się ludzie, którzy potrzebują pomocy i ci, którzy oferują pomoc. Postanowiliśmy w dniu dzisiejszym uruchomić taką szerszą akcję wsparcia tych osób, które cierpią z powodu wojny. Prowadzimy całodobową infolinię dla cudzoziemców w czterech językach. Udzielamy odpowiedzi na pytania związane z granicą, z legalnym przyjazdem do Polski. W ogóle z tą sytuacją, co się teraz dzieje, staramy się podpowiedzieć, co się dzieje na granicy. Uruchomiliśmy zbiórkę środków publicznych oraz w naszym punkcie tu przy ulicy Sienkiewicza zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby przyjść, pomóc. Będziemy prowadzić zbiórkę materialną, niekoniecznie żywność. Raczej tutaj koledzy z winnicy naszego partnerskiego miasta, nasi przyjaciele sygnalizują, że na pewno jakaś pomoc medyczna, opatrunki. Podamy listę troszeczkę później. Zbieramy po prostu te informacje, a na sam koniec powiem ważną rzecz, bo już mamy sygnały, że jadą do nas osoby, które po prostu uciekają z linii frontu. Nasze stowarzyszenie Integracja Europa Wschód, prowadzące ten punkt, w którym jesteśmy, będzie miało możliwość udzielić wsparcia, schronienia bezpłatnie, zakwaterowanie i wyżywienia dla grupy kilkudziesięciu osób. To jest konkretna pomoc i od dzisiaj startujemy.